Czasem trudno, nie wiadomo o czym opowiadać, bo pewnie młodsi ludzie to w ogóle nie wierzą, że to się odbyło. To jednak jeszcze nie było jeszcze czasu informacji, tak jak teraz w ciągu dnia wszyscy wiedzą, że co się stało. I właściwie to no, trudno to się wszystko zaczynało. Dla mnie tam Rebeka. Wspomniała o tym, że kobiety mają dużo do powiedzenia. Ja myślę, że rzeczywiście tak jest. Myśmy też to tak czuły. W codziennym życiu jednak ta kobieta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo potomstwa. My musimy być strasznie czuli. Ja wtedy byłam matką pięciorga malutkich dzieci. Najstarszy syn miał 6 lat, także no. I rzeczywiście, żeby przewidzieć wszystkie zagrożenia i zapobiec, to trzeba mieć dużo rozsądku, dużo wyobraźni, oczy naokoło głowy. No to każda matka wie, o czym mówię. Bo zagrożeń jest dużo i tak mówię, no nie wiem, teraz się może tak nie dzieli na kobiety, mężczyźni, no ale jednak psychikę mamy troszkę inną. Dla mężczyzny im większe zagrożenie, tym ciekawsze wyzwanie. I tego zawsze obawiam bardzo. Bo ja jaka piękna katastrofa, jak to ktoś kiedyś powiedział. Jest moment, kiedy można zostać bohaterem, polec w jakiejś sprawie i no tak, jest pięknie, tak. I będzie pomnik. No, a my kobiety jednak jesteśmy, nie wiem, tak? Ja tak uważam w każdym razie, przez biologię wyposażone w ten rozsądek, który skłania nas do omijania praw. I powiem tak, kiedy kobiety idą na wojnę, to znaczy, że sprawa jest poważna, bo kto jest zaatakował nasze dzieci. I dla mnie to był dzień 86 roku. Pułap 120 km stąd. No, nie za duże miasto. Po ulicach chodziły przedszkolaki ze wszystkich przedszkoli w mieście z kąpielkami. Taki zwyczaj, to starsi pamiętają, pochód pierwszomajowy. A nad nimi latał wojskowy helikopter i robił pomiary skażenia. Nikt nas nie ostrzegł, że właśnie nadpłynęła nad miasto chmura radioaktywna z Czernobyla. To był szok, naprawdę. Ja nie wiem, czy my byśmy się w ogóle o tym dowiedzieli, gdyby nie to, że wojskowym zepsuł się licznik Geigera. I przyszli do Instytutu Naukowego, tam są trzy instytuty. I do pracowni izotopów. Pożyczyć urządzenie. Się wydało, tajemnica państwowa legła, poległa. W instytucie mieli dwa liczniki. Jeden pożyczyli, a drugi zaczęli panowie biegać po mieście i sprawdzać sami, robić swoje pomiary. No, sąsiad, który właśnie tam pracował, na swoim parapecie znalazł gorącą cząstkę, na którą skali tam zabrano. To nie wiem, co on z tym zrobił, szczerze mówiąc. Wiem, że zebrał przylewcem. To się jak mówi, to jest gorące cząstki, to mają krótkie promienie.
żadnej dyskusji społecznej, politycznej.
Jeżeli na przykład tak czytam takie dane, że do dzisiaj nie rozwiązano żadnych, to znaczy nie ma rozwiązania odpadów odpadowych, prawda? Że one się będą, że będą muszą być składowane 100 tysięcy lat, prawda? To jest liczba absurdy, której my sobie w ogóle nie wyobrażamy, prawda? Przeczytałam też ostatnio w wiadomościach, że wejście w spirale budowy elektrowni atomowej oznacza decyzje, które będą miały konsekwencje stuletnie, prawda? To są cyfry, które no, jeżeli słuchamy potem wyjątkowo lekkomyślnej wypowiedzi, ja odbieram te wypowiedzi jako lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Jeżeli rzeczywiście działa tutaj pozakulisowo energetyczne, atomowe i ekonomiczne, no to mamy do czynienia właściwie no, z działaniami no, już na granicy, no nie chcę być kryminalnymi, ale wyjątkowo nieodpowiedzialnymi. I ja mam też poczucie, że to, co się dzieje w Polsce w związku z energią atomową, jest też dowodem na kryzys naszej demokracji ogromnie. Dlatego, że ewidentnie politycy korzystają z apatii społecznej, która stopniowo zaczyna być dla nas, jak sądzę, coraz groźniejsza. I myślę, że to, że tutaj, że prawdziwe, ważne tematy, które decydują o tym, co będzie, jaka będzie nasza przyszłość. Tutaj to słowo przyszłość tyle razy powtarzało i ono jest bardzo ważne. To są właściwie, ja mam poczucie, że jak czytam te dokumenty, że nie myślenie o alternatywach, o innych sposobach, o budowaniu społeczeństwa, wiedzy, prawda? Tylko jakby no też takie dane, które mówią o tym, że jeżeli wejdziemy na ścieżkę rozwoju atomowego, to wtedy będziemy eksportować całą myśl innowacyjną, techniczną, prawda? Ja mam poczucie, że na przykład wszystkie decyzje, które dotyczą szkolnictwa wyższego, którym ja pracuję, są decyzjami, które są oparte na skrajnej nieufności do nas, do środowiska naukowego. Ja nie twierdzę, że to jest nieuzasadnione. No jest uzasadnione w wielu wypadkach. Ale jednocześnie nie można uznać, żeby po pierwsze nie wymyślamy i nigdy wymyślać nie będziemy, prawda? Wszystko musi ukraść, albo zdobyć, albo zabrać. Jest to działalność w każdym wymiarze samobójcza, jak myślę. Nie możemy uznawać, że będziemy takimi, można powiedzieć, wesołymi duziami Europy, prawda? Którzy tu wezmą, tu ukradną, prawda? Jakoś to będzie. Wprost przeciwnie, trzeba zacząć myśleć poważnie i trzeba też wciągnąć ludzi w prawdziwą demokrację. I ta dyskusja jest, ona się w ogóle nie odbywa. Co włączyłam w telewizji, to słyszałam jakieś kretynizmy, z których wszystkie z góry racje były przesądzone z góry i to się czuło w każdym momencie. Jakby myślę, że musimy koniecznie walczyć o to, żeby skończyła się ta polityka wyłączania w gruncie rzeczy społeczeństwa od dyskutowania, podejmowania decyzji. Co się dzieje już, jak sądzę, od wiązka roku 1989 roku, że przypomnę puszczenie religii do szkół, gdy problem aborcji, sposób potraktowania kobiet. To jest ciąg dalszy. Bardzo, bardzo groźny dla nas. Dziękuję. Pan wspomina o apatii społecznej i o tym, że te argumenty, które są prezentowane, rzeczywiście są jakby bardzo jednostronne. To znaczy, kiedy mówiło się na przykład o katastrofie Czarnobylu, mówiono o tym, że ta katastrofa wydarzyła się dlatego, że Rosja, wiadomo, tych krajów, niczego nie przyjmuje i tak dalej. Kiedy wydarza się katastrofa w Japonii, to najbardziej przemówionym i najdalej posuniętym technologicznie krajem na świecie, no to się mówi, że tam jest tsunami, tak jakby wcześniej nie było żadnych, tak jakby wcześniej ten kraj się znajdował na takim, a nie innym aktywnym sejsmicznie terenie. Chciałabym, żebyśmy teraz krótko poprosili Katarzynę Kochowską, która jest redaktorką Zielonych Wiadomości i konsultantką w dziedzinie ochrony środowiska, a także członkinią Komisji Dialogu Społecznego ze spraw środowiska przyrodniczego w Warszawie, o zaprezentowanie w dwóch części, to jest w ogóle możliwe, ale w jakimś takim dosyć dużym skrócie, argumentów, zestawu argumentów, które są argumentami na rzecz zielonej energii. Bardzo proszę. Dzień dobry. Czy to brzmi? Proszę Państwa.
przedstawiona jest cała prawda o energetyce atomowej. W związku z czym chciałabym przedstawić argumenty uzasadniające nasze stanowisko, które jest oczywiście przeciwne energetyce atomowej. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Po drugie, zdrowie. Trzy, koszty środowiskowe. Koszty społeczne i ekologiczne w krajach surowcowych. Nieefektywność ekonomiczna energetyki atomowej. Niewiarygodne założenia rządowych prognoz popytu na energię, koszty finansowe, koszty społeczne w Polsce, skutki dla kobiet i koszty polityczne. Ponieważ czas jest dość ograniczony, pozwolę sobie na omówienie tylko kilku z przedstawionych argumentów. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Wśród przyczyn awarii są obok niebezpiecznych eksperymentów technicznych i katastrof naturalnych błędy projektowe, nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Obniżenie kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji, co skutkuje obniżeniem procedur bezpieczeństwa lub nawet rezygnacji z nich. Elektrownie atomowe posiadają nieodpowiednie zabezpieczenia systemów chłodzących. W przypadku reaktora system chłodzący posiada dwa zabezpieczenia. Są to generatory na paliwo dieslowskie oraz baterie na prąd stały. Natomiast system chłodzenia wypalonego paliwa na ogół nie posiada żadnego zasilania awaryjnego. Proszę zwrócić uwagę, iż obecnie w Fukushimie nie pali się już reaktor, a zużyte paliwo jądrowe, co jest o wiele bardziej niebezpieczne. Kolejnym argumentem są skutki zdrowotne. Negatywne skutki zdrowotne wiążą się nie tylko z ekspozycją na promieniowanie, ale i chronieniem radioaktywów drogą oddechową, czy poprzez skażenie łańcucha pokarmowego. Lobby proatomowe twierdzi, iż po katastrofie w Czarnobylu do 2005 roku było zaledwie 9 tysięcy ofiar śmiertelnych i 200 tysięcy zachorowań. Ale metodologia tych wyliczeń jest nierzetelna i została skrytykowana przez niezależne gremia naukowe. Badania przeprowadzone przez niezależnych naukowców, w tym profesora Aleksieja Jabłkowa, wybitnego rosyjskiego biologa i ekologa, wykazały, iż na skutek katastrofy w Czarnobylu zmarło ponad 1 000 000 osób, z czego 125 tysięcy to były osoby zabezpieczające teren elektrowni po katastrofie, tzw. likwidatorzy. Liczba owa dotyczy porodzin i martwych narodzin. Okazuje się, iż nawet globalne, szanowane na świecie organizacje nie są niezależne od przemysłu energetycznego. Światowa Organizacja Zdrowia na mocy porozumienia z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej z 1959 roku nie publikuje danych o skutkach katastrof jądrowych bez zgody Agencji Atomowej. Kolejny problem jest składowanie odpadów nuklearnych, które jest wciąż nierozwiązanym problemem na całym świecie. Żaden z krajów nie chce ich składować, a ilość odpadów wciąż rośnie. W basenie przeciętnej elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych przechowuje się nawet ponad 1 000 ton paliwa. Na świecie nie powstało jeszcze oficjalne docelowe składowisko odpadów. Według niektórych naukowców jest to problem wręcz nierozwiązany. Obecnie składuje się odpady w elektrowniach jądrowych bądź podziemiach laboratoriów. Niestety są to tymczasowe rozwiązania, które wystarczają maksymalnie na 100 lat czasu. Podczas gdy szkodliwe działanie wysoce radioaktywnych odpadów wynosi aż 100 tysięcy lat. Według niektórych wstępnych szacunków koszty wybudowania takiego stałego, docelowego składowiska odpadów nuklearnych mogłyby wynieść nawet 100 miliardów dolarów. Kolejnym punktem, który chciałabym poruszyć, są realne koszty energii atomowej. Energia atomowa w porównaniu z energią ze źródeł odnawialnych czy konwencjonalnymi elektrowniami cieplnymi jest najdroższa. Lobbyści atomu mówią, że atom jest najtańszą energią, ale biorą pod uwagę jedynie koszty samego paliwa. Powinny się uwzględnić wszystkie koszty, tak zwane od kołyski do grobu, czyli koszty finansowania, takie jak gwarancje, odsetki, koszty budowy i eksploatacji, koszty wydobycia i transportu paliwa
składowania odpadów jądrowych, jak i rozpadki elektrowni. Przyjęcie pod uwagę wszystkich kosztów okazuje się, że energia atomowa jest zdecydowanie droższa i wygląda tak. Koszt za jednostkę energii za megawattogodzinę ze źródeł konwencjonalnych wynosi 200 zł. Ze źródeł z odnawialnych źródeł energii jest to wyższy, wynosi 400 zł. Natomiast z energii jądrowej jest to aż 600 zł. Przy czym po katastrofie w Fukushimie ten koszt prawdopodobnie będzie większy. Muszę zwrócić uwagę na to, iż na energetyce atomowej wzbogacają się jedynie prywatne osoby. Natomiast koszty budowy, eksploatacji czy pokrycie strat w razie katastrofy jest finansowanie główne ze środków publicznych. Odpowiedzialność cywilna operatorów jest ograniczona raptem do kwoty 2,5 miliarda euro, czyli bardzo niewielkiej części rzeczywistych kosztów, nawet trudnego wypadku. Już teraz tego zbankrutowało i rząd japoński musi pokrywać wszelkie straty z pieniędzy publicznych. Katastrofa w Czarnobylu pochłonęła w krajach najbardziej poszkodowanych, takich jak Białoruś, Ukraina i Rosja, ponad 550 miliardów dolarów w ciągu 25 lat po katastrofie. Z tym argumentem, o którym chciałam powiedzieć, są koszty społeczne w Polsce i skutki dla kobiet. Wysokie subsydia na energię jądrową odbywają m.in. subsydiowania opieki społecznej, w tym ochrony zdrowia, środków przeznaczonych na edukację, przedszkola. Kiedy państwo wycofuje się z odpowiedzialności za opiekę społeczną, odpowiedzialność ta przechodzi na gospodarstwa domowe, a co za tym idzie w większości przypadków na barki kobiet. Nasuwa się tutaj prosty wniosek. Dofinansowanie energetyki jądrowej oznacza niedofinansowanie ludzi. Alternatywą dla energii jądrowej są odnawialne źródła energii, które generują więcej trwałych miejsc pracy w społecznościach lokalnych niż elektrownie atomowe. Do 2020 roku Polska planuje produkować 15% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu powstanie aż 350 tysięcy nowych miejsc pracy. Natomiast w przypadku energii jądrowej liczba ta będzie 10 razy mniejsza i wyniesie 35 tysięcy. Ponadto społeczności lokalne utracą potencjalne dochody z turystyki czy z rolnictwa. Okoliczne własności gruntów stanieją, a społeczności gminy lokalne nie będą mieć korzyści w postaci trwałych miejsc pracy. Na przykład w Jabłoni 88% wszystkich pracowników zatrudnionych przez firmę TEPCO to pracownicy tymczasowi. Jest ich około 73 tysięcy. Wykonują oni najgorsze prace za najniższą stawkę, a dozwolona dawka promieniowania ogólnego jest 16 razy wyższa niż pracowników stałych. W związku z czym twierdzenie, że energia atomowa i źródła odnawialne uzupełniają się, jest mitem. Konkurują one bowiem ze sobą o ograniczony kapitał inwestycyjny i obecność w sieciach energetycznych. Kto chce wspierać rozwój energii ze źródeł odnawialnych, powinien być przeciwny budowie nowych elektrowni jądrowych czy przedłużaniu okresów eksploatacji obecnych elektrowni. Na koniec serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułami Zielonej Wiadomości. Gazeta jest dostępna przy wejściu do sali. Chciałabym również dodać, że gazeta wydawana jest przez Fundację Zielone Światło, a pieniądze na jej wydanie pochodzą właśnie z darowizny. W razie wszelkich pytań zapraszam na naszą stronę internetową bądź kontakt z redakcją. Dziękuję. Także serdecznie Państwa zapraszam do spotkania się z tą gazetą. Mam zwanności widzę stron bardzo dobrej i przydatnej wiedzy z różnych punktów widzenia, jeśli chodzi o argumenty antyjądrowe i argumenty prozielonoenergetyczne. O działaniach na rzecz zielonej energii i konsultacji społecznych chciałabym poprosić panią Katarzynę Huzek, która jest rzeczniczką prasową kampanii Energia i Klimat w polskim oddziale UNICEF. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Tylko otworzę parę zdjęć. Nie będzie prezentacja pani się dobrze.
już będę mówić z mikrofonu. Witam serdecznie, ja w Greenpeace. Przepraszam, muszę sobie tylko parę zdjęć, bo nie chcę, nie, to, to nie jest jakoś prezentacja, ale będzie po prostu łatwiej. Ja postaram się krótko, bo jesteśmy chyba troszkę poza czasem. Tak? Dobrze. Ja może zacznę od tego, że Greenpeace w Polsce nie prowadził kampanii antyatomowej, dlatego że mieliśmy bardzo ograniczone zasoby. W polskim biurze Greenpeace mamy w tym momencie dwie osoby, które zajmują się kampanią na rzecz klimatu i na rzecz energii, ale takiej przyjaznej środowisku energii. Natomiast no, nie dało się nie rozpocząć jakichś działań w momencie, kiedy rzeczywiście tak na to, na co zwróciła uwagę Agnieszka, że polski rząd rozpoczął pracę nad programem jądrowym w ekspresowym tempie. I to, co do tej pory udało nam się zrobić, to wziąć udział w konsultacjach społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego programu. Te konsultacje społeczne, co zresztą też słusznie zauważyła Agnieszka Grzybek, to była farsa. Sama ocena, czy też prognoza oddziaływania na środowisko powstała bardzo szybko, powstała na kolanie. Ten projekt ma dokładnie 728 stron, to jest analiza, i ma jeszcze aneks, który ma ponad 230 stron. I to zostało wrzucone organizacjom pozarządowym i społeczeństwu 30 grudnia na stół i dostaliśmy 21 dni na to, żeby taki dokument przeanalizować. Biorąc pod uwagę to, że w Polsce nie ma ekspertek i ekspertów, którzy zajmują się takimi konsultacjami społecznymi, stricte związanymi z takimi projektami, i biorąc pod uwagę rozmiar tego dokumentu, no to to było oczywiście niemożliwe. Zareagowaliśmy bardzo szybko. Powołaliśmy się na konwencję ESPO o ocenach oddziaływania na środowisko, która mówi o tym, że czas dane społeczeństwu na konsultację powinien być wystarczający, dostosowany do konkretnego przypadku. I rząd rzeczywiście przedłużył te konsultacje społeczne do 31 marca, co dało nam troszkę czasu na to, żeby przygotować przynajmniej wstępne uwagi. Greenpeace, inicjatywa antynuklearna, Stowarzyszenie Eko-Unia i inne organizacje, inne osoby też prywatne wzięły udział w tych konsultacjach i w sumie przygotowaliśmy 232 uwagi do tego projektu, do tego programu, do tej prognozy, która została zaprezentowana. Rząd odrzucił praktycznie wszystkie te uwagi. Styl w ogóle, jakim zostało to napisane, też oczywiście jest skandaliczny. Rząd zupełnie nie zauważa problemu dotyczącego bezpieczeństwa związanego z chociażby z przechowywaniem odpadów radioaktywnych, na co też tutaj zwrócona uwaga. Rząd zignorował właściwie społeczeństwo w tej kwestii. To, czego my się obawiamy przede wszystkim, to jest to, że brakuje nam publicznej debaty, otwartej debaty. Takiej debaty nie było, rząd podjął decyzję o budowie elektrowni atomowych. I pani pełnomocnik Hanna Trojanowska też w bardzo arogancki sposób mówi o tym, że Polacy zaakceptują budowę elektrowni atomowych w Polsce. I powiedziała to zaraz po specjalnym posiedzeniu, które miało miejsce w Brukseli, tuż po tym, jak zaczęły wyciekać informacje już o tym, że w Fukushimie doszło do poważnej tragedii, a nie to, że próbowali zaskarbić polscy eksperci. Mówiąc o tym, że właściwie nic się nie dzieje. Słyszeliśmy dokładnie to samo, co słyszeli wtedy dorośli ludzie. Ja byłam wtedy dzieckiem w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu. Też eksperci mówili, że wszystko jest w porządku, nikt nie informował społeczeństwa. I dokładnie to samo zadziało się w Fukushimie. Te informacje, które zaczęły wyciekać do mediów, one pojawiają się od aktywistów lokalnych, od ludzi, którzy mierzyli radioaktywność na miejscu. Wiele organizacji pozarządowych zwracało uwagę na to, że Fukushima, katastrofa w Fukushimie powinna być określona wyższym stopniem
tak może nawet tak powiedzieć. Nigdzie na świecie nie powstała żadna elektrownia atomowa, która została zbudowana w 4 lata. Nie wiemy, na czym opiera się polski rząd, mówiąc o tym, że się rozbuduje elektrownię atomową. Jak stadion. Tak, jak stadion. Druga rzecz. Polski rząd twierdzi, że będziemy mieli w Polsce elektrownię atomową najdłuższego typu, super bezpieczną, generacja 3+. Nigdzie na świecie nie ma takiego reaktora. W tym momencie podobne są dwa takie reaktory. Wspomniany już o nich było to 3. Kilka lat opóźnień, 60% przekroczonego budżetu. Ta elektrownia ma w tym momencie 3000 rocznych ustawek, o czym wspomniała Agnieszka Grzybek. Nie jest to takie elektrownie w Polsce. Zdecydowanie nie są takie elektrownie w Polsce. Drugi przykład to jest elektrownia Flamanville, elektrownia nr 4 we Francji. Bardzo podobna sytuacja. Mamy jeszcze Mochowce 3 i 4, które cały czas, czyli Słowacka elektrownia atomowa, w której cały czas dochodzi do drobnych ustawek, wycieków radioaktywnego, chłodziwa i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy elektrownie atomowej w Polsce. Tak. A innych nie potrafimy zbudować, więc nie ma co się mówić, że będzie inaczej. To, co też nas bardzo niepokoi, to jest to, że rząd nie przedstawia żadnych alternatyw. Nie został przedstawiony alternatywny scenariusz do tego, który zaproponował rząd. Chociaż takie scenariusze zostały przygotowane. Było na jednej konferencji prasowej, która została zorganizowana przez profesora Żmijewskiego. I on wspomniał wtedy o tym, że zostały przygotowane różne scenariusze. Przedstawił je bardzo pobieżnie. Wtedy jeden scenariusz, który opierał się na rozwoju energetyki odnawialnej i wzroście efektywności energetycznej. Rząd zupełnie nie bierze pod uwagę tych scenariuszy. Pomysłując jakiś jeden duży projekt centralizowany system energetyczny, który w Polsce jest zupełnie niepotrzebny. Chciałam jeszcze tak, bo opowiedziałam trochę o tej strategii, o tym, co robimy w Polsce. Nie będziemy mówić o tym więcej podczas jeszcze rozmów tutaj, ale ponieważ jest to taka bardzo specyficzna konferencja, bardzo unikalna na skalę Polski, czyli kobiety przeciwko energetyce jądrowej, ja chciałam. Tak, to jest jeszcze zanim powiem o tym, jeszcze o tym chciałam powiedzieć na końcu. To jest akcja, którą Greenpeace zrobił niedawno we Włoszech, nawołując ludzi do wzięcia udziału w referendum. W referendum ludzie wypowiedzieli się w bardzo jasny sposób, 95% osób, które wzięły udział w wyraziły swój głos, powiedziały, że nie chcą budowy elektrowni, kolejnej elektrowni domowej we Włoszech. To była planowana kolejna inwestycja, która pochłonęła by środki, które można przeznaczyć na rozwój energetyki odnawialnej. Drugie takie wyzwanie, ponieważ media, oczywiście włoskie media, ja to oczywiście zajmuję się medialnym z racji mojej funkcji, którą tam pełnię. We Włoszech była bardzo podobna sytuacja, jaką mamy sytuację w Polsce. Media włoskie zupełnie nie mówiły o problemie. Media w Włoszech nie mówiły o tym, że jest potrzebne referendum. Nie mówiło ludziom, idźcie do referendum i powiedzcie swoje, jakie macie zdanie na ten temat. Ponieważ media są ogólnie należą, że one są sterowane przez Berlusconiego. Tak jak u nas media też są. Tak jak nasze media też są sterowane przez rząd. U nas też w mainstreamowych mediach bardzo mało mówi się o zagrożeniu, jakim się energetyka atomowa. I Greenpeace pozwolił sobie podczas rozgrywek finału Ligi Krajowej, czy Polskiej Ligi, podczas meczu Włosi kochają tylko naszą, wszyscy widzą oglądali ten mecz i wywiesiliśmy taki transparent, który też mówił o tym, żeby iść do referendum i zagłosować na nie, czyli przeciwko energetyce jądrowej. Kolejna akcja w Niemczech, na dzień przed ogłoszeniem przez Angelę Merkel wycofania się z programu przedłużenia żywności elektrowni atomowej w Niemczech. To jest Gaza Tendenbuska, piękna słoneczna niedziela i też wezwanie do wycofania się z tego programu. Tak, co na przepraszam polskich mediów, więc to było bardzo ciekawe. Natomiast, no, tak jak Państwo wiedzą, bardzo mało mówi się o tym, że w Polsce tej debaty publicznej sprawnie nie ma. Kolejna akcja z Holandii, dość niedawno, wygrywa transportu paliwa, spalnego paliwa. Chciałam Wam opowiedzieć teraz jeszcze, chciałam przedstawić Wam dwie kobiety z naszej organizacji. Aha, może jeszcze to jest też ważne.
prawie to wyszło, że mamy specjalistki też od energetyki jądrowej. Chciałabym powiedzieć o dwóch kobietach, które w ostatnim czasie odegrały bardzo ważną rolę w kampanii. Pierwsza z nich to jest właśnie Wianne. Wianne jest koordynatorką kampanii antyatomowej Greenpeace International. Wianne stanęła na czele takiego zespołu, który pojechał do Japonii, właściwie popłynął na naszym statku na Inuoyo i przeprowadził badania radioaktywności na miejscu. W Fukushimie i w miejscowości napisałam sobie Kariyama. Ona znajduje się 60 km od Fukushimy. Są zdjęcia z tego, co zostały mierzone też próbki roślinności i organizmów morskich, które znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od brzegu Japonii. One są bardzo wysoko radioaktywne. Pobierane też były próbki ziemi, właśnie tej miejscowości, która jest oddalona o 60 km od Fukushimy. Ziemia z parku, zwykłego parku, takiego, do którego chodzą ludzie, w którym bawią się dzieci, ma taki poziom radioaktywności jak europejskie odpady nuklearne. Więc tam się bawią dzieci, a to jest po prostu wysoko radioaktywne. I jak zobaczycie zdjęcia, ci ludzie tam mieszkają. Ci ludzie nie zostali ewakuowani. Oni cały czas żyją w tej strefie i są mniej więcej tak 30 do 50 razy bardziej napromieniowani niż my tutaj w Europie. Rząd Japonii zapowiada, że 34 tysiące dzieci dostanie teraz specjalne liczniki Geigera, żeby mierzyły sobie radioaktywność, jak miało być do szkoły. Po to, żeby uspokoić rodziców. Tak? Zadamy waszym dzieciom licznik Geigera, żeby uspokoić was, żebyście wiedzieli, jak bardzo wasze dzieci są napromieniowane. Zakładam to na absurd, ale taki pomysł mają polski rząd. Nie chcę tego w Polsce. Tak, i kolejna osoba, która jest przedstawiona. Tak, to jest właśnie przedstawiona. To jest druga osoba, która też odegrała ważną rolę, zwłaszcza to jeszcze było przed tym, jak udało nam się dojechać do Fukushimy, czy też okolicy Fukushimy, jeszcze ta aktywność. Iris Chang pojechała z 70 dziennikarzami do Czarnobyla, tuż przed 25. rocznicą katastrofy w Czarnobylu. I zbadała tam różne produkty. Mleko, które piją dzieci z okolic Czarnobyla, nawet nie tylko z okolic Czarnobyla, z miejscowości Rokitne, 300 km od Czarnobyla. To mleko jest napromieniowane, ono ma podwyższoną dawkę radioaktywności 2-3-krotnie. Zaleca się, żeby dzieci z tych okolic, które piją radioaktywne mleko, które są warzywa, które są hodowane na cały czas radioaktywnej ziemi, żeby one wyjeżdżały na wakacje co najmniej 18 dni w roku, żeby ich poziom radioaktywności spadł. Rodziców nie stać na to, żeby te dzieci wysłać na wakacje. A ukraiński rząd co roku daje 6% swojego budżetu na to, żeby borykać się ze skutkami katastrofy, która miała miejsce 25 lat temu. To właściwie tyle. Tak w dużym skrócie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta konferencja też zmobilizuje trochę ruch społeczny, zmobilizuje nas wszystkich, dlatego żebyśmy bardzo jasno powiedzieli tego, że nie chcemy takiej sytuacji w Polsce, nie chcemy kolejnej blizny na ziemi. Włożyłam jedną bliznę w Czarnobylu, mamy drugą bliznę w Fukushimie, nie chcemy, żeby taka blizna powstała kiedyś w Żerowcu. Australii, gdzie są duże pokłady uranu, mówią no good luck.
nigdy się nie osiedlali tam, nigdy tam nie polowali. Chyba są mądrzejsi od nas. W każdym razie ja jestem przeciwna energii atomowej jako kobieta, jako matka potem, teraz jako babcia. Bo po prostu nie chcę zostawiać moim dzieciom, moim wnukom, moim prawnukom, bo tak musimy myśleć, jakichś wybuchających reaktorów, a także odpady, które będą szkodliwe przez tysiące lat. To jest straszna zabawa, słuchajcie, to jest okropnie, jestem tym przerażona. I dlatego musimy walczyć, a ja tak po prostu robię swoją małą krecią robotę. Jeżdżę dużo po Polsce teraz, dlatego że taka jest moja praca i jeżdżę pociągami. I kiedy jestem w przedziale, to oczywiście wiem, że mam tutaj przez parę godzin ludzi, do których mogę mówić. I oczywiście zadaję prowokacyjne pytanie. Czy mam pani, a jest przeciwna? Zadaję takie pytanie, czy pani jest za energią atomową? Jeżeli ktoś mówi, że jest, no to robię wszystko, że nim wysiądzie, to nie będzie. Po prostu bardzo spokojnie daję różne argumenty, na przykład. Oczywiście chcemy zdobywać kosmos, prawda? I wysyłamy różnego rodzaju sondy. Po prostu jesteśmy, jako ludzie, jesteśmy ciekawi. Ale jesteśmy bardzo nieodpowiedzialni, dlatego że nam krąży tyle śmieci, bo wysyłamy sondy, które nie możemy sprowadzić z powrotem, nie szkodliwić, prawda? Także jesteśmy tacy nieodpowiedzialni, ja zawsze mówię tak. Ludzie, przestańcie myśleć tak, jak napisane w Biblii, że mamy sobie czynić ziemię pod nami. To nieprawda. My jesteśmy częścią tej przyrody, tego środowiska i koniecznie najważniejsze. Także ja bym chciała, żebyśmy przestali myśleć biblijnie, a myśleli raczej tak praktycznie. Jako kobieta może dlatego tak myślę praktycznie, no nie wiem. W każdym razie muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę nikt z mojego przedziału nie wychodzi i nie jest przekonany, że Słońce to jest to. Mamy za darmo, ja mówię, i bezodpadowe. Ktoś powie, no oczywiście te panele to jest odpad, ale ten odpad możemy przerobić i nie jest niebezpieczny, prawda? Nie musimy go zakopywać w mogilnikach i modlić się, żeby jakieś tsunami albo częściej ziemi nam go nie rozwaliło, bo zginęli. I dlatego ja tak ciągle właśnie gdziekolwiek jestem, to rozmawiam z ludźmi i po prostu ja ich nie straszę, tylko podaję argumenty. Naprawdę zastanówmy się. I ciągle powtarzam tak, słuchajcie, jako wyborcy my mamy siłę, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Naprawdę nie głosujmy na kogoś, który jest za energią atomową w Polsce. Bo co, będziemy mieli następną Japonię. Słuchajcie, ja myślę o tych ludziach, którzy zostali wysiedleni, bo jest niebezpieczny, nigdy nie wrócą tam, dlatego że tam jest niebezpieczny. Ja zawsze mówię, czy pani chciałaby wyjść z jedną torebką, stracić dom, wszystko, wszystkie pamiątki, nie mieć pracy, mieć tylko kłopoty i być gdzieś zawieszony w powietrzu? Wiecie, trzeba by być, mówić tak prosto. Bo ktoś pomyśli sobie, a pójdźmy na ten telefon, to nie szkodzi mi. A ja mówię, przepraszam, a te zatrute wody oceanu, one przypłyną tutaj do nas do Bałtyku. Nie będziemy mieli ryb, nie będziemy mieli co jeść. Będziemy zatruci. I chyba to przemawia do ludzi najbardziej. Bo myślą sobie, no cóż, taka blondynka sobie siedzi, gada sobie. Na pewno, ja mówię, przepraszam, nie jestem magistrem inżynierii, nic nie wiem o energii, technologia mnie nie, ja podziwiam technologię, ale po prostu nie rozumiem tego, bo wy sobie naprawdę możecie posłuchać, że mówię prawdę. Nie należy do żadnej partii, więc nie chcę was odpowiedzieć. Ja po prostu chcę, żebyście zaczęli myśleć i mówić nie. Nie chcemy tego, nie chcemy zatrutego jedzenia, zatrutego oceanu. Chcemy zdrowego życia na tej ziemi. I tak jeszcze ciągle przypominam, że na kosmosu może kiedyś tam się bierze, ale tylko na tej ziemi możemy tak żyć swobodnie i oddychać. Poza tym, słuchajcie, jak jestem w szkole, to mówię młodym takim dziewczynom i chłopcom, wymyślcie mi samolot,
który jest silny jak lot ptaka i którego nie zużywa żadnego paliwa. I słuchajcie, ja myślałam, że ja muszę długo na to czekać. Donoszę z przyjemnością, że jest już taki samolot. Znalazł się taki prototyp i nazywa się pięknie. Solar Impulse. To taki impuls, prawda? Dla nas impuls, który już 26 godzin był w powietrzu, bez paliwa i zero emisji. Wobec tego to już się dzieje. Słuchajcie, są samochody i wszystko. Tylko Big Business musi trochę stracić pieniądze i przenieść się na tą właśnie energię solarną. Ale pamiętamy, że niedawno mieliśmy komputery, które były drogie, komórki, które były duże, drogie i wszyscy myśleli o to, nikt sobie na to nie może pozwolić. No jak zaczniemy myśleć inaczej, to oczywiście wszystkie kolektory słoneczne będą tanie, każdy będzie mógł sobie na to pozwolić i słońce to jest to. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie innej energii jak tylko słonecznej. Także pamiętajmy, no nuclear, solar, no nuclear. Nie bójmy się marzyć i przekraczać nasze marzenia. Nie tylko z tego coś powstaje, ale zawsze pamiętajmy o odpowiedzialności i bezpieczeństwie. To takie mój mesus. Gracias.
wyjątkowa. Albo katastrofa jest, albo katastrofy nie ma. Bardzo dobrze o tym wiedzą firmy ubezpieczeniowe, szacując ryzyko. Człowiek jeszcze nigdy w historii swojej cywilizacji nie wymyślił technologii, która byłaby w 100% niezawodna. Z tym stwierdzeniem zgadza się około 70% Polaków, co wykazały badania przeprowadzone przez CBOS w kwietniu tego roku. Aby zobrazować konsekwencje, parę sekund z doświadczeń Ukrainy. Koszt akcji ratowniczej w 1986 roku 18 miliardów dolarów. Koszt budowy nowego sarkofagu 1 miliard euro. Utrzymanie sarkofagu 50 do 70 milionów euro rocznie przez następnych 100 lat. Tylko te trzy pozycje dają nam kwotę około 24 miliardów euro ekstra z naszych podatków. Do tego należałoby doliczyć jeszcze wydatki bieżące oraz świadczenie socjalne dla likwidatorów. To jest około 500 000 mężczyzn w wieku produkcyjnym. To jest 500 000 rodzin, gdzie utrzymanie domu spoczęło tylko i wyłącznie na barkach kobiet. Bardzo dziękuję. Na świadczenie te składają się dożywotnie renty, opieka medyczna, bezpłatne leki, bezpłatna komunikacja. Przyjmując model rodziny 2 plus 2 ma około 2 000 000 osób dotkniętych tą tragedią. To wszystko, te wszystkie wydatki to jest około 5% dochodów budżetowych Ukrainy rocznie od 1986 roku. Te wydatki nie przyniosą zwrotu. Porównując je do najlepszej inwestycji, alternatywnej inwestycji, możemy wyliczyć sobie koszty utraconych korzyści, czyli zyski, które moglibyśmy mieć, gdybyśmy te pieniądze zainwestowali inaczej, ale ich nie będziemy mieli. Polska jest krajem pesymistów. Optymizm, jaki wykazujemy w tym projekcie, jest swego rodzaju fenomenem. Zjawisko to powinno być moim zdaniem zbadane przez socjologów i antropologów kultury. Może mamy do czynienia ze zjawiskiem syndromem wyparcia znanych psychologów? A może nie jesteśmy świadomi, o co tak naprawdę toczy się ten plan? Wszyscy mądrzy ludzie w moim życiu, których spotkałam, mówili, myśl pozytywnie, ale przygotuj się na najgorszy wariant. Ja proponowałabym wyłączyć do debaty publicznej również analizę wariantu pesymistycznego. Moglibyśmy przeprowadzić symulację naszych finansów publicznych w sytuacji, jakby to wydarzyło się dzisiaj. Skąd weźmiemy 18 miliardów dolarów na przeprowadzenie akcji ratowniczej, której nie możemy nie podjąć? Jaka będzie kondycja naszych finansów po tym wydarzeniu? Myślę, że dopiero znając odpowiedzi na te pytania, będziemy mogli jako społeczeństwo podjąć świadomą decyzję. Żadne inne źródło energii nie niesie ze sobą takiego ryzyka jak energetyka jądrowa. I w związku z tym mam takie pytania do rządu i do parlamentarzystów. Mam nadzieję, że znajdziecie takie miejsce, w którym będę mogła je osobiście w końcu tym osobom zadać. Przepraszam bardzo, ale już przeszłam. Bardzo ciekawe. Chciała rzeczywiście umieścić się w 3 minutach, bo są osoby, które się zgłosiły, ale możemy niestety przedłużyć. Także uprzejmie proszę. Dziękuję bardzo. Do kogo i w jakim terminie będziemy mogli zgłosić odszkodowania za nasze majątki? Czy odszkodowania będą odpowiadały wartości rynkowej? Jakiego rodzaju opiekę socjalną i medyczną zapewni państwo osobom poszkodowanym? Czyim kosztem zbudujemy sarkofag i będziemy łożyć na jego utrzymanie przez kolejne stulecia? Być może klasycznie, kosztem pielęgniarek, nauczycieli, emerytów, edukacji, medycyny, nauki, ochrony środowiska. I czy po wsumowaniu tych wszystkich wydatków nadal będzie się nam opłacać energetyka jądrowa? I na koniec pytanie takie przedwyborcze i filozoficzne. Czy po katastrofie nuklearnej Polska będzie nadal taką samą Polską, jaką była przez ostatnie 1000 lat? Żebyśmy dali sobie szansę się wypowiedzieć wszyscy.
nazwać siebie realistką, a pesymizm w tym przypadku, nasz pesymizm jest nasz realizm. Chciałabym powiedzieć, że to było jeszcze za mało. Pani była, tak powiedziała, że nie jest pani osobą, nie należy pani do żadnej partii, więc jest pani wiarygodna. Otóż uprzejmie chciałabym Państwa poprosić, abyście z taką radością nie witali wypowiedzi jestem bezpartyjny, bo wiarygodny. I dlatego wiarygodny. Otóż tak niestety jest, że w naszej bardzo słabej, już podobno eksportowanej do Tunezji, demokracji, 100% decyzji dotyczących naszego życia podejmują politycy. Politycy, a więc ludzie skupieni w partiach politycznych. Ja chciałam powiedzieć, że nawet jeśli pani miała zaszczyt spotkać się z naszym premierem i prezydentem, to nie wiem, czy oni poinformowali panią, że wcześniej poinformowali społeczeństwo, że będą przeciw referendum w sprawie energii jądrowej. A nawet jeśli z kolei któryś z parlamentarzy, nie pamiętam, PSL-u poinformował, że się ewentualnie PSL zastanowi, to uprzejmie informuję, że obydwa te kluby razem mają zbyt mało posłów, znaczy SLD, który złożył wniosek o referendum i PSL, który ewentualnie by się zastanowił, czy nie poprzeć, mają i tak za mało tych głosów, aby ten wniosek przeszedł, a więc żeby zostało w Polsce przeprowadzone referendum dotyczące tej sprawy w sposób łatwiejszy do przeprowadzenia, czyli na wniosek parlamentarzystów. Otóż jeżeli jest tak, że w przededniu, a właściwie w czasie trwającej kampanii wyborczej, politycy PO, ten sam premier, który podobno coś pani obiecał, mówią, że nie poprą takiego referendum, uprzejmie informuję Państwa, że możliwość jego przeprowadzenia kiedykolwiek, w najbliższej, dającej się przewidzieć w przyszłości, jest równa zero i tyle. I teraz, jeżeli będziemy mówić, jestem wiarygodny, bo nie jestem członkinią, członkiem partii, albo pani jest wiarygodna, bo pani jest bezpartyjna, to uprzejmie informuję, że będziemy dalej narzekać na polską demokrację. Ona będzie coraz gorsza, a ścieżką kariery politycznej, choć może to jest jakiś sposób, będzie taniec z gwiazdami. Może gdyby Szwed zatańczył z gwiazdami, a to być może wtedy przebicie, znaczy to jako gwiazda, być może przebicie mielibyśmy większe. Niestety musimy zdawać sobie z tego sprawę, że na tej sali przekonani mówią do przekonanych, a społeczeństwo kocha tych, którzy tańczą, nie powiem na czym, bo i po co. Dziękujemy bardzo. Ewa Pisar, ostatni głos w debacie. Proszę bardzo. Dear women and friends, I'm very, very happy, like Rebecca, to be here. This historic moment for Europe and for the German-Polish relations and for the relations of feminists, ecological activists, non-governmental groups, but I would say in cooperation and in intelligent cooperation with members of parliament and maybe even some members of governments in Europe. Because I'm so happy to talk to you as one who is a little bit the older, like me. I would call myself now grandmothers against nuclear energy and grandmothers for peace. 38 years ago, I was a young feminist, left radical activist against, yes, repression, against for women rights, for human rights, and for a better world, and for the reunification of a peaceful Europe. So I say now, witam serdecznie kobiety, które są na sali, wszystkich naszych przyjaciół. Bardzo się cieszę, podobnie jak Rebeka, że mam szansę tutaj wystąpić. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie początkiem współpracy, mądrej współpracy między
feministkami, działaczami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a także parlamentarzystami w Polsce i w Europie. Mogę siebie nazwać, z uwagi na swój wiek, babcią ruchu antynuklearnego, a także babcią Greenpeace'u. 30 lat temu byłam młodą radykalną feministką, która działała na rzecz praw kobiet, praw człowieka i pokoju w Europie. I bring you here, I brought you here two books which I would like to be translated either by Bell Foundation or others into English or Polish because they are, in a way, the heritage of the women's movement against nuclear energy in Germany and some other areas. There is an interview with my old friend and colleague Rebecca Hartley when she was 30 years younger, when I was 30 years younger, when Marianne Fritz is one of our women leaders, and like here, a little bit, many women like you, when I came to know you, are in it from the different regions which have been fighting nuclear energy, and this is a book about 20 years of resistance after Chernobyl or women against nuclear energy, so I hope I can give it from gender studies, and you also then we can join. So I hope that heritage is not a burden for you, but that we join now in this issue as Europeans and as citizens and fighting for democracy together. Chciałam Państwu przedstawić dwie książki. Mam nadzieję, że zostaną przetłumaczone przez Fundację Wyla, czy inne fundacje na angielski czy na polski, ponieważ one przedstawiają w pełni dokonania ruchu antynuklearnego w Niemczech, a także innych regionach. W jednej z tych książek jest wywiad z Rebeką Harms, a także z innymi kluczowymi postaciami, które działały przeciw atomowi w Niemczech i okolicznych regionach. Z kolei druga książka przedstawia 20 lat działań w obrębie ruchu oporu po skutkach katastrofy w Czarnobylu. Myślę, że te książki mogły być wykorzystane na uniwersytetach, w kursach Gender Studies i mam nadzieję, że te informacje i te relacje nie przytłoczą Was, ale że przyłączycie się do ruchu antynuklearnego jako Europejki, Europejczycy, obywatele, obywatelki na rzecz demokracji. Dziękuję bardzo. I have two practical proposals for our common struggle for a nuclear-free Europe, for Europe for women rights and for a democratic and social Europe, what should be our common struggle, and one is that we should to join all different political levels, not either, I'm not from a party, you're from a party, but to cooperate in a creative and very intelligent way so that we get the referendum. That must be first strategic priority, to get the referendum and to prepare a good position related to the elections in Poland. My second strategic proposal is that I'm coming from Berlin. I'm living in Berlin since 65 and I was responsible for closing the nuclear power plant in Greifswald, which is, I think, 100 kilometers or so from Berlin. So, and Berlin in that sense is a nuclear-free city and region. And I'm not ready not to be in solidarity with Poland. Why should Polish people suffer, live in moral danger than I take it like this. So I think I can promise you the solidarity of the anti-nuclear and the green movement in Berlin, which I think we are something like at least 50,000, that we think about how we organize rather practically, because it's not just solidarity in Reich. It means look into the evacuation plans here and look into the evacuation plans in Berlin and the region of Frankfurt-Oder and Schengen is included or not. So our solidarity can become very practical, and I think maybe we have a new mayor of Berlin soon, a friend Renate Künast, and even the Social Democratic mayor, I think, and the Social Democratic Party, the Green Party, and the movement, and Greenpeace, and parts of the churches even, and part of the trade unions. We can work together so that we get these German-Polish relations to be
social relations, to be democratic relations, to be hopeful relations for the future, but to make German-Polish relations nuclear free. Mam dla Państwa dwie praktyczne wskazówki, które mogłyby się przyczynić do sukcesu ruchu antynuklearnego, też wolności, demokratyzacji. Po pierwsze, nie należy bać się upolitycznienia, ale współpracować z działaczami politycznymi na różnych etapach, tak żeby w sposób kreatywny przyczynić się do tego, żeby w Polsce odbyło się referendum w sprawie budowy, ewentualnej budowy elektrowni atomowych. Trzeba przygotować dobre stanowisko przed wyborami w Polsce. Tak więc referendum jest tutaj kluczowe. Druga sprawa ma się tak, że mieszkam w Berlinie od 1965 roku i odegrałam ważną rolę, walczyłam na rzecz zamknięcia elektrowni w Chrysler, która jest położona 100 km, była położona 100 km od Berlina i dzięki temu Berlin jest strefą bez atomu. Tak więc w imieniu Zielonych chciałabym wyrazić gotowość do współpracy i solidarności na rzecz polsko-niemieckich relacji przeciw atomowi. Myślę, że możemy w praktyczny sposób działać na rzecz, działać przeciw atomowi. Myślę, że nowy burmistrz, mimo że będzie z Partii Socjaldemokratycznej, jednak także jest gotowy do współpracy w tym kierunku. Możemy włączyć to w związki zawodowe i w ten sposób tworzyć silną, solidarną więź między Niemcami a Polską na rzecz partnerstwa bez atomu. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Dziękuję. I zaprosić Państwa na kolejny panel polityczny, gdzie możemy się już zastanowić i porozmawiać z polityczkami, co dalej, jakich narzędzi będziemy mogli używać. Zapraszam za 10 pierwsza i przypominam, że musimy skończyć konferencję o godzinie 14. Dziękuję uprzejmie. Poczęstunek jest przed sami.